musi być szczere, żeby to miało sens, bez względu na to, co jest w danym momencie modne, na to, co się sprzeda, czy się też nie sprzeda. To musi być poza nami. Jeżeli chcemy robić coś fajnego, to ta szczerość jest najważniejsza. Chciałbym wydać płytę z zespołem Night Out. Chciałbym znaleźć jakiegoś mądrego wydawcę, który będzie chciał wydać ten materiał. Dalej chciałbym współpracować z zespołem Raz, Dwa, Trzy, bo ta współpraca się fajnie układa. Marzenia były jak byłem dzieckiem i poniekąd jakieś tam marzenie się spełniło, bo zajmuję się muzyką i mogę z tego żyć. Dorastałem w latach 90., które były wspaniałe dla muzyki, zwłaszcza pierwsza połowa lat 90. Wtedy tyle działo się w muzyce, że każdy chciał grać w jakimś zespole i tak naprawdę każdy grał. Na pewno te lata 90. bardzo mocno ukształtowały moją wrażliwość.